muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Kompozycje Czesława Niemena, utwory z wielu, powstałych w ciągu ostatnich dziesięcioleci na zamówienie filmu, teatru, sceny, a także z potrzeby ducha samego artysty. Dobry wieczór, Jerzy Kordowicz. Jak Państwo wiedzą, w najbliższą sobotę w koncertowym studiu programu trzeciego odbędzie się uroczystość wręczania Niemenowi statuetki Super Mateusza. Nasze nagrody przyznajemy corocznie. Po raz pierwszy będzie to Super Mateusz. Pretekst zatem nadzwyczajny, by posłuchać słynnego artysty w nagraniach mniej spopularyzowanego działu jego uniwersalnej twórczości. To był taniec hinduski, jeden z paru, a teraz taniec błazna. Muzyka do pantomimy według bankietu Witolda Gombrowicza. We'll be right back.
To była muzyka ilustracyjna Czesława Niemena. Mówię ilustracyjna, chociaż nie jest to chyba określenie całkowicie adekwatne, albowiem wysłuchali Państwo części spektaklu Pantomimy, gdzie dźwiękowe tło wielokroć ma szansę bycia materią pierwszego planu. To były echa bankietu Gombrowicza, a bliżej 21:00 przypomnę inne niemenowskie hinduskie tańce. Na dziś zapowiadałem różne smakowite kawałki urodzinowego tortu Klausa Schulze. Przypomnę, że grupa muzykalnych admiratorów kompozytora w niebanalny sposób uczciła jego 50. urodziny. Płyta A Tribute to Klaus Schulze, wydana w 1978 roku, okazała się prezentem bardzo efektownym, niemniej nieco spóźnionym. Kto nie słuchał wydania trójkowego studia L 2 tygodnie temu, niech żałuje. Nie będę opowiadał, co się wtedy działo. Dziś podobnych emocji równie wiele. Zbiór nagrań złożonych w hołdzie Klausowi Schulze tu i ówdzie inkrustowany jest dosłownymi cytatami motywów i brzmień idola. Znawcy tematu mogą rozpocząć polowanie. Realizacja fińskiego duetu Nemesis przywołuje klimaty pamiętnej suity Cyborg. Realizacja Nemesis nosi tytuł The Return of the Neuronengesang.
Powrót neuronowego śpiewu, jakże odmiennej wersji, odbył się w programie trzecim dzięki duetowi Nemesis. Niektórzy pamiętają Suita Cyborg, rok 73, a neuronowy śpiew to jedna z czterech części tej suity. A 10. pozycja w dyskografii Klausa Schulze, 5 lat po Cyborgu, dwa long playe sygnowane rzymską dziesiątką. Płyty zawierają 6 muzycznych portretów, biografii, jak nazwał je kompozytor. Ten właśnie cykl skromnie przypomina nam współczesna realizacja Jorga Szafa, ukrywającego się za nazwą Subsonic Affair. Tytuł Remember X.
czas teraz na najbardziej czasochłonne deklaracje uznania i pamięci. Rozpakowywanie dwóch ostatnich muzycznych podarunków trwać będzie najdłużej. Przed Państwem Bondy System z Danii. W utworze dominuje wspomagany basem marszowy rytm przebijający się przez stojące dźwięki śpiewających syntezatorów. Głos wielbiciela z Kopenhagi odpowiada twierdząco na pytanie zadane przez Klausa Schulze w roku 96. Yes, I am sequenced. We'll be right back.
Michael Mogensen, czyli Bondi System. I ostatni, najbardziej smakowity kawał L muzycznego tortu podarowanego Klausowi Schulze przez zafascynowanych nim młodszych kompozytorów. Brzmienia i forma utworu ulokują Państwa za chwilą w filharmonii następnego wieku. Jako autor podany jest Richard Wahnfried, czyli mamy do czynienia z alter ego jubilata, którym okazuje się być także entuzjastą jego twórczości, a zarazem najwierniejszy wydawca, Klaus Müller. Schulzendorfer Groove Orchester to zespół hardware'owo-software'owy uzupełniony grupą zdolnych manipulatorów dokonujących transgenicznej teleportacji. Ich zadaniem stało się ponowne syntetyzowanie fenomenu maestrii Klausa Schulze w sposób łączący przeszłość z przyszłością. Proszę zasmakować.
Thank you.
Płyta Tribute to Klaus Schulze. Trudno wyobrazić sobie kolekcję zbieracza twórczości Klausa Schulze bez tego kompaktu, choć niewątpliwie mamy tu do czynienia raczej z próbą odczytania intencji bądź z nadinterpretacją. Płyta na pewno warta zauważenia, niełatwa do zdobycia. A teraz sięgamy po zapowiadane Niemeniana. Gdyby nie orientalne melizmaty, hinduski taniec Niemena mógłby kojarzyć się z muzyką Podhala. W trzecim przypomnieliśmy hinduskie tańce Niemena. Następne spotkanie w Studiu L w czwartek, 18 listopada. Natomiast za tydzień o tej porze, w Dniu Narodowego Święta, Małgorzata Pęcińska będzie wiodła poloneza. W najbliższą niedzielę, w
Wtopnienie o 19.30. Między innymi utwory z nowej płyty Mikołaja Hertla, Polskie jesienie.